Hej, tu Ewa. Witam serdecznie na moim kanale. Kochani, podjęłam decyzję. Dla mnie jest to cudowna wiadomość. Cieszę się niezmiernie. A dokładnie, kupiłam bilet i wracam do domu. Po tak długim czasie wracam do Polski. Cieszę się. Naprawdę się cieszę. Ponieważ, no tak, jak wiecie, zostałam tu sama, Wojtek jest w Polsce, już prawie 2 miesiące minęły, więc tak naprawdę to żyłam tylko tym, żeby wrócić do Polski i dołączyć już do nich. I naprawdę jestem wzruszona, bo po prostu dla mnie to jest wielka radość. Niestety dom zostaje, sprzedaż stanęła w miejscu całkowicie. Nie jest to łatwe, ale nie jestem w stanie już nic zrobić. Po prostu okazało się, że nasi prawnicy, znaczy system prawników, którym oni operowali, został zhakowany. Nie mają dostępu do żadnych danych i tak od 1,5 tygodnia się nic nie dzieje. Więc jak to się rozwiąże, nie wiem, ale może to być kwestia tygodni, a może to być kwestia miesięcy. Inwestor jest wkurzony. Naprawdę jest wkurzony, ponieważ ja mam z nim kontakt, w przeciwieństwie do moich prawników. Próbowaliśmy zmienić, ale tak naprawdę za bardzo nikt nie wykazuje chęci tak jakby wchodzić komuś w paradę, więc żaden prawnik nie chce podjąć się sprawy, jeżeli ona już jest w toku. I tak oto takim sposobem, no niestety doszłam do wniosku, że no i będę tak wiecznie czekać, no już chyba trochę długo czasu minęło, ta rozłąka nie służy nikomu, ja bardzo tęsknię, więc z dnia na dzień jest mi coraz ciężej. Fakt, że jeszcze zostało trochę czasu, ale myślę, że jak już wiem, kiedy wracam i już będę się tak psychicznie przygotowywać, to będzie mi dużo lżej i będzie to jakoś tak, mam nadzieję, że w miarę szybko pójdzie. No myślałam się, że ostatnie dni w pracy będą dosyć ciężkie, bo zapewne będzie mi się jeszcze bardziej nie chciało niż teraz. No będę musiała też oszczędzać energię, bo wiadomo, w domu trzeba jeszcze jakieś zaległości ponadrabiać. Już zaczęłam jakieś małe zakupy. Zobaczymy, myślę, że będę wysyłała jeszcze paczkę, oprócz tego, że będę jechać z dużym bagażem, więc coś tam już dokupuję. No i psychicznie już jestem nastawiona na ten powrót. Mam nadzieję, że ten dom uda się sprzedać i że Wojtek nie będzie musiał przyjeżdżać, ale no niestety, jeżeli nie, no to taka będzie opcja. W razie czego mam jakąś tam jeszcze lodówkę zastępczą, taką na czarną godzinę załatwiłam teraz i myślę, że nie będzie źle. Myślę, że nie będzie źle. Ogólnie mieszkam już sama, mój współlokator się wyprowadził, pierwsza noc za mną. Przyznaję, była okropna i dzisiaj chyba wybiorę się jednak do brata na noc, ponieważ no muszę jakoś stać do pracy, a obawiam się, że no te pierwsze noce będą takie może trochę samotnie stresujące. Już normalnie ucho aż mi się samo nastawiało, tam coś stuknęło, tu stuknęło, tu stuknęło i tak od godziny 3 rano to praktycznie nie zmrużyłam oka. A jak już mogłam zasnąć, to moi sąsiedzi wstali, więc też już nie dało się pospać. Także kochani, ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, aż mi się głos łamie, jak o tym myślę. Ale po prostu już długo się na to zbierałam i zostawałam i biłam się z myślami. I w końcu już jest ten czas. Już jestem gotowa, już no, chcę i muszę wracać. Muszę tak dla siebie, prawda? Bo no, już mi smutno, tęsknię i już nie cieszy mnie tak Anglia tak jak kiedyś, skoro jestem tutaj, bo muszę. Więc będę na bieżąco jeszcze coś nagrywała. Pewnie jak się spakuję już przed wylotem. Tak, kochani, no, trzymajcie kciuki, aby wszystko poszło w miarę dobrze. Mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.